pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy W do K 3 piąte. Podstawą tego ostrosłupa jest. Dobra. No to tak. Przede wszystkim tych wzorów znów w karcie wzorów nie znajdziecie, więc robicie sobie teraz notatkę albo sami z boku rysujecie sobie ostrosłup prawidłowy czworokątny. Po co? Po to, żeby się tutaj nie pomylić i na podstawie tego sobie to powyliczać. Krawędzi w podstawie mamy 4. To się przede wszystkim tutaj oznacza jako K. To są krawędzie podstawy czy w podstawie. A dokładniej ich ilość. Czyli my tu mamy 4. To ilość wszystkich krawędzi tego K, co mamy tu, to będzie 2K. Dlaczego? Bo mamy 4 krawędzi w podstawie i 4 krawędzi boczne, czyli łącznie 2 razy więcej, bo będzie ich 8. Ale my nie wiemy, jaki to jest, więc zostawiamy tylko na 2K. A potem mamy mieć wszystkie wierzchołki. A na wszystkie wierzchołki mamy taki wzór, że to jest K, czyli ilość krawędzi w podstawie, mamy tutaj 4 wierzchołki i jeszcze ten jeden na czubku, czyli to jest plus 1. I jeszcze teraz poza konkursem mamy jeszcze liczbę ścian. To jest tak samo. Ilość krawędzi w podstawie, bo mamy 4 ściany boczne i 1. I tutaj byłaby to podstawa. Tutaj oczywiście teraz Wam to nie jest potrzebne. Dobra, no to lecimy tak. W, czyli K plus 1. Do K, czyli 2K, to 3 do 5. No i lecimy to proporcją. 2 razy 3 to jest 6K, 5K plus 5. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Czyli K to 5. K to 5, a K to jest ilość krawędzi w podstawie. Czyli będziemy mieć pięciokąt foremny. Odpowiedź B.